poszczególnych okresach, w tym bardzo długim średniowieczu, istniały swego rodzaju takie naturalne przesmyki w Mierzei, które pozwalały właśnie na utrzymywanie połączenia właśnie tego portu wewnętrznego elbląskiego z portem zewnętrznym, czyli tutaj mam na myśli z Zatoką Gdańską. Mamy właściwie takie dwie cieśniny, czy głębie, mianowicie jedna koło miejscowości Lochstedt, to jest na Cypru Sambii, która najprawdopodobniej była czynna w XIII wieku, i druga to jest koło nieistniejącej dzisiaj miejscowości, której nazwa niemiecka brzmi Alt-Tief, czyli Stara Głębia, i która mniej więcej znajdowała się naprzeciwko krzyżackiego zamku Bauga. To jest dzisiaj na terenie obwodu królewieckiego. I ta głębia koło miejscowości Alt-Tief, ona była użytkowana przez cały wiek XIV i właściwie przez cały wiek XV. Statki mogły przepływać, ale jednocześnie tam znajdował się pierwszy port zewnętrzny Elbląga, czyli Reda, i te większe statki nie wpływały już na Zalew Wiślany, ale towar był przeładowywany na mniejsze statki, tak zwane burdyny albo lichtugi, i te statki płynęły dalej do wewnętrznego portu elbląskiego, który znajdował się w mieście. A jeśli te statki pełnomorskie były o mniejszym tonażu, to wtedy one wpływały na Zalew Wiślany, kotwiczyły przed ujściem rzeki Elbląg, i to była druga Reda, i tę Redę w źródłach nazywano głębią elbląską. I ten stan trwał do mniej więcej lat 20. XV wieku. Problem polegał na tym tylko, że właśnie tak jak naturalnie te przesmyki, czyli te głębie, tak zwane głębie, powstawały, tak i naturalnie one przestawały funkcjonować. I gdzieś tam już mniej więcej od końca średniowiecza XIV-XV wieku tak naprawdę zaczyna nam się kształtować jedna taka podstawowa głębia, głębia bałgijska, dzisiaj znana pod nazwą Pilawskiej, prawda, która staje się tym głównym przesmykiem, który pozwala właśnie na prowadzenie gospodarki handlowej. W warunkach pokoju toruńskiego, który był podpisany w 1466 roku, nie znalazło się postanowienie, że Polska przejmuje bezpośrednią swoją kontrolę tę część Mierzei, w której znajduje się ta wspomniana Stara Głębia. A więc tym samym nie było ze strony Polski zainteresowania, żeby pomóc Elblągowi, żeby on miał bezpośrednią, ponowną kontrolę nad tym przejściem do Zatoki Gdańskiej i dalej na Bałtyk. I w związku z tym mamy przez kilkaset lat do czynienia ciągle z konfliktami pomiędzy Prusami Krzyżackimi, potem Prusami Książęcymi, prawda, na tym tle korzystania przez Elbląg z cieśniny Piławskiej. Gdańsk był w okresie nowożytnym, bo teraz już mówię o okresie nowożytnym, w zasadzie miastem, przez który był określany mianem wrót do bram Rzeczpospolitej. To był generalnie rzecz biorąc miasto, przez które odbywała się prawie 4/5 wymiany handlowej w zasadzie pomiędzy Rzeczpospolitą a Europą i na odwrót, prawda? Więc w momencie, kiedy Gdańsk na przykład buntował się, czy w momencie, kiedy Gdańsk jakby tutaj w jakiś sposób chciano grozić Gdańskowi, to formą nacisku na Gdańsk była właśnie mowa o koncepcji zrobienia przekopu w tym celu, żeby Gdańsk spadł z tego piedestału i stąpił miejsce Elblągowi. Te plany przekopu Mierzei pojawiają się w tych momentach, kiedy państwo polskie, czy król polski, z tym Stefan Batory, jest w konflikcie z Gdańskiem. Wcześniej jeszcze za Zygmunta Augusta były próby uczynienia z Elbląga portu wojennego. Jak wiemy, tam zbudowano też galeony, działała komisja morska, ale po śmierci Zygmunta Augusta właściwie te plany dalej nie były realizowane.
W roku 1577 Gdańsk toczył wojnę z królem elektem, nowo obranym Stefanem Batorem, ponieważ miasto nie zaakceptowało elekcji tegoż. W związku z tym, że Gdańsk buntował się, nastąpiło królewskie oblężenie tego miasta, a król, chcąc właśnie stworzyć taką przeciwwagę dla Gdańska, który się buntuje, który nie słucha się króla, prawda, postanowił wysłać swojego przedstawiciela, kasztelana wiślickiego, Mikołaja Firleja, który właśnie miał zbadać, na ile tutaj możliwe byłoby stworzenie przekopu, który połączyłby port wewnętrzny Elbląga z portem zewnętrznym. Ale w momencie, kiedy król się z Gdańskiem pogodził, tak, no to już nie było potrzeby realizacji tych planów. No i trzeba też powiedzieć, że ta elita elbląska, ona wykorzystywała ten czas bardzo intensywnie, taki burmistrz Sprengel szczególnie, i takim namacalnym efektem jednak pewnych zysków, które Elbląg uzyskał w tym czasie, było powstanie kompanii angielskiej w Elblągu, a przez kilkadziesiąt lat tam funkcjonowała, i dzięki temu to miasto gospodarczo mogło się dość intensywnie rozwijać. No i były też koncepcja z czasów Jana III Sobieskiego, więc tych koncepcji było sporo. Sieć wodna w ogóle Elbląga, prawda? Czy tutaj hydrologia Elbląga, no, kształtowała się w ten sposób, że cały czas podejmowano próby, czy miasto podejmowało próby, żeby zwiększyć też przepustowość gospodarczą, i oprócz oczywiście koncepcji przekopu budowano także kanały. Zdecydowano się na budowę kanału, nazywany był Krafulskim pierwotnie, teraz Jagiellońskim, tak, który dawał także połączenie z Wisłą, no, połączenie można by powiedzieć dookoła, tak, no, bo trzeba by płynąć Nogatem, potem przez te śluzy. Po pierwszym rozbiorze Polski mamy sytuację, w której właściwie Gdańsk zostaje dalej w granicach Rzeczpospolitej. Dopiero drugi rozbiór Polski sprawi, że Gdańsk znajdzie się w Królestwie Prus. Natomiast Elbląg po pierwszym rozbiorze Polski, czyli w 1772 roku, staje się właśnie częścią Królestwa Prus. I wówczas Fryderyk II również snuje plany dotyczące właśnie zmiany w właśnie budowy kanałów, które miałyby właśnie stworzyć z Elbląga wiodący tutaj port handlowy. W momencie, kiedy Gdańsk dostał się w wyniku drugiego rozbioru pod panowanie pruskie, już tego nie trzeba było robić. Elbląg po prostu znowu musiał ustąpić w handlu wiślanym miejsca Gdańskowi. Widać wyraźnie, tak, jednak, że te wszelkie próby na przestrzeni tych kilkuset lat, one w dużym stopniu miały charakter polityczny, ponieważ warunki naturalne w sposób podstawowy determinowały jednak to, że Elbląg nie mógł stać się wielkim portem na Bałtyku. To wynika nie tylko z tego złego połączenia z Wisłą, ale także i z tego, że zaplecze, które Elbląg mógłby dysponować, no jednak było zapleczem górniczym, tak? No nie mogło jednak stać się takim prawdziwym zapleczem gospodarczym dla Elbląga. No i ten problem właściwie cały czas się przewija przez te kilkaset lat w historii tego miasta.